O, nie ścinać mi się. Tak, teraz nam wyskoczą nietoperze. Z tego co pamiętam, nie dało się ich zabić. One działają trochę jak szarańcza z Tomb Raider 4. Niestety strzelanie do nich nic nie da. Nie są jak nietoperze z wcześniejszych Tomb Raiderów. Tutaj możemy sobie skoczyć po apteczkę. Co tutaj było? Czy to tu mnie coś zabiło? Nie. O, mają kanapy kanciaste, jakiś wazonik. Dobra, jesteśmy na balkoniku. Ogólnie rzem jest bardzo przyjemny. Jest to chyba jeden... to jest jedna z moich dwóch ulubionych lokacji. W Tomb Raider 5 bardzo lubię właśnie Rzym i Rosję. W sumie lubiłabym też... Wow. lubiłabym też... jak to się nazywa? Nowy Jork, ale tam Nowy Jork jest strasznie zbagowany. Tu mamy naboje do rewolweru. Jezu. Tu apteczkę znowu. Są strasznie hojni, jeśli chodzi o apteczki, ale... Aha, tu było jakieś przejście dalej. A co jest na dole? Już nie pamiętam. Aha, tu można było... A, Jezu! Na ciebie to nie pamiętałam. Matko jedyna. Zawał na miejscu. Aha, tu jest jakaś dźwignia. Oh my gosh. Czekajcie, teraz to się trochę zgubię zaraz. Wiedziałam. Tu chyba jest tylko apteczka. Chyba, że tutaj coś jeszcze jest. A, jest! Dużo jest tutaj znajdziek, no ale tak naprawdę w sumie nie do końca wiadomo po co, bo aż tyle nie jest potrzebne. Czekajcie, sprawdzimy może najpierw tutaj. Bo może ta dźwignia jest potrzebna do... Aha, ona jest chyba skrótem. Tak. Chyba sobie otwieramy skrót. W ten sposób. Zobaczmy to u góry. Tam co nie weszłam. No, ale... Laro... Jezu! Teraz to się boję, bo tu zaraz mi znowu pies jakiś wyskoczy. Albo... Nie daj Boże... Jakiś niemiły pan. Typu Pierre albo Larson. No tutaj chyba... Nie, tu jest klucz, dobra. Gdzieś można było ich tu spotkać. Okej, ten klucz jest do czego właściwie? Aha, Golden Key 1. Spoko. Nie lubię, jak tu się kamera zmienia. Aha, i wyjdziemy na tym balkoniku. O, tu jest kolejny piesek nam się pojawił. A, ten klucz jest tutaj. Potrzebny. Bo zaraz będę musiała wziąć tą apteczkę. Ale w sumie mamy ich tak dużo, że... 6 małych już. W sumie wystarczy siedzieć na tej fontannie, ten pies nam nic nie zrobi, nie? Tak bardzo logiczne.
i coś czuję, że tutaj będzie nieciekawie. Coś mi się kojarzy. A właśnie. A. Jego nie można zabić, to jest oczywiście Larson. Nie można go zabić, ale on ucieka po jakimś czasie, więc też jest sens z nim walczyć, no bo żeby coś zebrać i rozejrzeć się po lokacji, dobrze jest to zrobić, no ale wiecie, nie można go zabić. O, tu coś było chyba. O, i to coś ważnego, artefakt. Bo potrzebujemy takich dwóch. Jak to się nazywało? Garden Key. Okej. A, on tu nadal jest. Dobra. Też nie warto na niego zużywać jakichś lepszych broni, tak w sumie nic nie mamy na razie. Najlepiej go omijać w ten sposób i po prostu strzelać, tylko że to trochę potrwa, zanim on stamtąd zniknie. Larson, odejdź stąd, to ja mam zdobyć artefakt, a nie ty. Wiesz, że tak już zostało napisane w historii i nie można tego zmieniać? Chyba sobie poszedł. Dobra. Wow. Jest ta nieszczęsna lina. Coś było? Nie. Okej. Zrobimy zapis. I lecimy do przodu. W ogóle te palmy śmiesznie wyglądają na dole, są takie zielono-niebieskie. Let's go, let's go. Moje piękne. W ogóle Lara mi się strasznie tutaj podoba. Jej model jest bardzo ładny, mimo że jest w sumie podobny, jeśli nie taki sam jak w Tomb Raider 4. Tylko mam wrażenie, że ona ma tutaj nawet dłuższy warkocz niż w Tomb Raider 4. Nie wiem, dajcie znać, czy też macie takie wrażenie, albo ktoś to kiedyś sprawdził, nie wiem, jakieś screeny porównawcze czy coś. Bo osobiście mi się wydaje, że ma dłuższy warkocz, a ja strasznie lubię warkocz Lary i strasznie mi się podoba, jak ma taki długi. Dobra. Co my tu mamy? Tu chyba mamy powrót na tą naszą główną lokację z fontanną. Teraz nie pamiętam do końca, którędy powinniśmy iść. Najpierw jakie wąskie te przejścia są. O, tutaj będziemy mieli drugi sekret za tą bramką, ale on się otworzy później. Więc musimy zapamiętać, żeby tu wrócić. O, tutaj zdobywamy rewolwer. W sumie przed shotgunem. Nie wiem, gdzie jest shotgun. Nie pamiętam. No, ale... Jak ja nie lubię tej kamery. O, tu coś było. Hello? A, ten celownik do rewolweru. Tak, to też się nam przyda. I to chyba tutaj nawet. Właśnie, bo to jest drugi klucz. Garden Key. Gdzie jesteś? Rewolwerze. Combine. Nie działają?
Nie działają numerki? Bo chciałam wyciągnąć te podstawowe pistolety. Wygląda na to, że nie działają numery klawiszy, Jezu. Aha, super. Szczury, które działają jak, nie wiem, skarabeusze z Tomb Raider 4. Więc one nas zżerają i oczywiście nie możemy ich zabić. Tak, cudownie. Dobra, to się jeszcze nie otworzyło, nie? Nie. To będzie później w takim razie. A, dobra, bo tu już nic nie było. Tu też chyba nic. No to musimy iść tędy. Dobra, szczury nas chyba nie gonią. Aha, i teraz dostaniemy się na ten plac. Okej. No to wsadzamy nasze super klucze. Tak, brama otwarta. Tutaj mamy super grobowiec, do którego są nam potrzebne właśnie takie cztery części, z tym, że jedno jest już wsadzone. Takie cztery artefakty. Sobie jeszcze zapiszę. I mamy cutscenkę. A, ona ten kamień tutaj wsadza. Rodents, I wouldn't wonder. Big rodents. What? Idiot! Idiot! What does the cowboy hope to achieve with this mindless firing? Ain't mindless? Ain't we trying to kill her anymore then? You were kicked in the head by a horse, we? So the brain doesn't work correctly? How'd you know about that? Never mind. Never mind. We wait until she collects the other pieces. In this fashion, we have the full price at no extra effort. You is one clever cookie, boss. Comparatively, yes. Come, let's get off this roof, and I will buy you a milkshake. Tak, widzieliśmy właśnie Piera i Larsona, którzy się tutaj przekomarzają, bo Larson chce zabić Larę, ale Pier oczywiście wymyślił jakiś super sprytny plan i chce poczekać, aż Lara wszystko zbierze, wszystkie artefakty i dopiero jej to zabiorą potem. Oczywiście nie do czekania. Ale tak, dowiadujemy się przy okazji, że Larsona kopnął koń w głowę i może dlatego nie myśli, nie używa mózgu i w ogóle takie what the fuck. Ale no, kwestie Larsona i Piera zawsze są takie rozwalające, więc nie wiem, ja ich bardzo lubię. Tutaj Tomb Raider 5 i Tomb Raider 1 też ich bardzo lubiłam. To są takie w sumie najciekawsze postaci chyba, jeśli chodzi o Tomb Raidera, oprócz samej Lary Croft, nie? Także jak dla mnie super. No i właśnie z tego, co widzieliśmy, to ona wsadziła ten kamień tutaj. Teraz potrzebujemy jeszcze tutaj innych takich artefaktów, trzech, żeby otworzyć tą bramę. Tu chyba coś był za tym, czy nie? Nie. Dobra. Teraz nie jestem pewna, w które wejście mam przejść, ale zobaczymy. Chyba tutaj. Tam wodą się chyba wraca. Wow. Dobra, scenka. Mm.
Tak, pokazują nam dokładnie, co mamy zrobić. Jeszcze Lara się na to patrzy. Moim zdaniem Tomb Raider 5 jest chyba najprostszą częścią Tomb Raidera, jaka do tej pory wyszła. No chyba Tomb Raider 1 jest jeszcze, można tak porównać, że on jest dosyć prosty. Ale piątka moim zdaniem przebiła kwestię poziomu trudności. Tutaj się chyba można było dostać, o. Właśnie, tam dalej były chyba jakieś znajdźki, czekajcie. Także jeśli ktoś miałby ochotę na przykład zaczynać od klasycznych części Tomb Raidera, to właśnie często się zaleca, żeby zagrali w Tomb Raider 5, ewentualnie w Tomb Raider 1. Bo to są najprostsze części. Moim zdaniem Tomb Raider 2 i Tomb Raider 4 są najtrudniejsze. Tomb Raider 2 głównie ze względu na ilość przeciwników, a Tomb Raider 4 na poziom skomplikowania jakby leveli, które się w nim znajdują. Tak w sumie można to trochę tak, nie wiem, pozaglądać poza mapę, chociaż w sumie nie wiem, czy się da, nie, bo to tak... To niebo jest takie różowo-fioletowe. Śmiesznie to wygląda. Tak, tutaj mamy również celownik. Jakbyśmy go wcześniej nie zdobyli. Chociaż nie wiem, czy to jest możliwe, żeby go nie zdobyć. No ale... Dobra. Tu, żeby otworzyć te drzwi, to trzeba parę kombinacji zrobić, ale przede wszystkim musimy... No tak, teraz nie zmienię tej... Nie wiem czemu... Czy tu faktycznie nie działają te przyciski numeryczne do broni? To jest trochę frustrujące. Dobra. To jest to, co nam właściwie cutscenka pokazywała. Ale zanim pójdziemy tam, to ja bym się cofnęła po ten sekret nieszczęsny. To zmienię tą broń. A, spadłam całkiem na dół. No trochę wracania teraz będzie. Bo to była ta zamknięta bramka. Przypuszczam, że to po tym dzwonie się też otwierało. W sumie... Tak. Teraz nie pamiętam, czy to było tutaj. Nie. W drugą stronę. O, i tutaj. Tak, jest otwarte. Czy to był jakiś pies? A, wiedziałam! Jezu! Wiedziałam i tak się wystraszyłam. One zawsze tak wyskakują, kurczę. Dobra, mamy dwie szafki do przeszukania. Bardzo interesujące płaskie rzeczy tu są na tych szafkach. No. Tak, mamy drugą różyczkę. Została nam ostatnia. Nie w tą stronę, kobieto. Zaraz, muszę sobie przestawić te klawisze, bo mi się będą mylić. Wybaczcie za to. Bo sobie źle ustawiłam. O, w ten sposób. No w Tomb Raider 4 miałam właśnie też w ten sposób. Aha, to w sumie można było tak po prostu... A! Tak! Brawo ja. Wejść o z tego. Tylko trzeba uważać tam, bo można też zaryć głową o sufit.
Tak, to oczywiście. Też trochę zażyrą. Tak, i tu się nam przejście otworzyło. I tu jest taka śmieszna zagadka z krukami. Też w sumie to trudno nazwać zagadką. Trzeba po prostu najpierw sprawić, jakby, że te kruki nam się tutaj zmienią. Czekajcie, to może jednak w tamtą stronę trzeba było iść najpierw. Zaraz zobaczycie. O, tutaj jest. Ja. Tak, nasz kruczek zamienił się w gołąbka. Teraz z racji tego, że on jest gołąbkiem, to można go przekręcić. Nie ma to jak kręcenie gołąbkami. Każdy fan Tomb Raidera powinien to zrobić chociaż raz. Tak, wiem, jestem dziwna. Tak, i to... Nie wiem, czy to nie uruchomiło nam tego młota na górze, czy co to jest. Nie, to nie jest młot, to jest taran bardziej. No i możemy wejść tutaj chyba. Tak, i tu trzeba ostrożnie. Najlepiej na rękach. Tylko to trochę potrwa, niestety. No, ale w sumie da się go łatwo ominąć. Jak mówię, nie jest to praktycznie żadne wyzwanie. Jedynym wyzwaniem w tym Tomb Raiderze może być Nowy Jork, ale to też ze względu na to, że on jest zbugowany. I można tam utknąć już na zawsze. Można nie ukończyć gry. Więc tam trzeba będzie bardzo uważać. No ale... No tak, to poza tym to wszystkie poziomy są w miarę proste. Nie pamiętam, żebym miała jakieś większe problemy z tą Tomb Raiderem. Tak, mamy kolejnego gołąbka. Zabiję się stąd? Nie, to dobrze. Dobra, przekręcamy kolejnego gołąbka. Cip, cip. Aha, obróciłaś go w drugą stronę. To dziwne w sumie. Mi się wydawało, że ona je obraca albo ogonami do środka, albo... Bo to nawet, widzicie, nie trzeba nawet przy tym myśleć. Ona obraca w odpowiednią stronę sama z siebie. Więc to trudno nazwać jakąkolwiek zagadką. No ale... Takie cudo nam wymyślili. W sumie myślę, że byłoby nawet ciekawiej, gdybyśmy sami mogli zdecydować, w którą stronę trzeba to zrobić. A teraz idziemy jeszcze po trzeci sekret. Ostatni. Można go zabrać właśnie dopiero, jak się zrobi tą zagadkę z gołąbkami. Bo on się otwiera tutaj. Jak śmiesznie. Tak, i mamy wszystkie trzy. Tak, wszystkie trzy. Okej. No, to wszystko... A, tu się jeszcze otworzyło, patrzcie. Albo było, a ja tego nie zauważyłam. Bo tak też jest możliwe. Okej. I... Ostatnią rzecz, którą zabieramy z tego poziomu, jest to, czyli ten kamień potrzebny do... tak, Saturn symbol. Potrzebny do tej wielkiej bramy ze smokami. No, sama Lara wraca nawet. Come, come, Lara. We're all friends here.
Begging your pardon, ma'am, but if you'd like to put them pea shooters away. Now, the second stone, if you please, Miss Croft. Come get it. It's a little too late in the evening for these games. Larson, search her, if you please. Well, god darn if I don't get all the best jobs. You want to try the back pockets? Larson! Enough! Enough! My patience is exhausted with this childish nonsense! The stone, Miss Croft! If you put this into that gate, Pierre, you're going to get a lot more than you bargained for. Trust me. I'll put it in then. That would be one of the stupidest moves you've made. And that's saying something. I think you'll appreciate. A nice try as always, Miss Croft. Wait for it. Don't say I didn't warn you. What is it? What have we done? In your usual flamboyant style, you have set in motion the next gate phase. Next gate phase? If my memory serves me, the gate has realigned itself. And if it does not receive two stones in the next few moments... If I was you, I'd grab your Cro-Magnon cowboy over there and run as fast as your little legs can carry you. Au revoir, mon cher. Tak, i to był już koniec pierwszego levelu. Ogólnie, tak jak widzieliśmy, Pierre i Larson przeszukiwali Larę i zabierają jej artefakt. Lara mówi potem, że to uruchamia taką następną fazę bramy i że jeżeli nie wstawi tam kolejnych dwóch kamieni, to po chwili będzie bum. No i radzi im ucieczka oczywiście. Także coś tam poraziło tego Larsona, ale wydaje mi się, że Lara trochę tutaj też, nie wiem, próbowała skłamać, wrobić ich trochę, żeby się ich pozbyć. No, ale... No, bo coś tam buchło, ale trochę mało, moim zdaniem. Dobra. Jesteśmy obecnie w Trajan's Markets, bodajże. Tak, Trajan's Markets. Także ten level sobie zostawimy na następny raz. Ogólnie nie mam tego shotguna. Nie wiem, czy on był w tym pierwszym poziomie, czy nie. 7 małych apteczek, 5 dużych. Jak tam statystyki? Dobra, 3 pierwsze sekrety mamy. 1 użyta apteczka. Dobra. Także to by było na tyle z mojej strony. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobało. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach z Tomb Raider 5. No to cześć!